przeszkadza, pan podepnie taki toksina na tej samej ogniskowej, to jest zupełnie inna plastika. Zupełnie. Nie ma co porównywać, to nie była inna kamera. To wygląda jak film, to wygląda tak, no, wiadomo, pod produkcji i tak dalej, ale dużo bardziej płaskie. Zupełnie inaczej to też chodzi o ogólnie. One są też... Mamy tutaj w ogóle też w ofercie na przykład Arri Alexa Mini, no to jest kamera, która kosztuje... To jest kosmos cenowy, ale jakby oferuje zupełnie inną jakość. Czyli 500 tysięcy złotych. Tak. To ostatnio właśnie wypożyczaliśmy cały set takich obiektywów, to operatorzy dużo bardziej sobie chwalili te obiektywy Sina, akurat ta osoba, która robiła, niż Zeissy, które mieli, czy Ultra Prime. Jedno szkło kosztuje na przykład 160 tysięcy złotych. To na przykład wybrali do filmu Ciny, bo była odpowiednia plastyka i naprawdę taka filmowa, gdzie... To jest subiektywna, tak, oczywiście, to jest kwestia... Ja byłem na takim spotkaniu, gdzie gość mówił, że obiektywy Sony są lepsze od obiektywów Canona, ja tutaj w moim przypadku się nie zgadzam z tym, nie? Tak, są takie obiektywy rzeczywiście Sony, jak dla mnie akurat prywatne, które są bezkonkurencyjne, to jest jeden. Ja nie mówię, że są złe, tak, nie? Ale... Tak, ale ja też na przykład wybieram Canona, no jestem Canonowcem, tylko chodzi jakby o plastykę, filmowe obiektywy, to jest zupełnie coś innego inna niż bajka, inna bajka. To ciężko tego porównywać w ogóle, bo ma pan bony, można za darmo wypożyczyć, kwestia jest albo tego odbioru, albo po prostu wysyłki, to jest 5 dych w jedną stronę i wtedy sobie na jeden job po prostu zobaczyć, jak to wygląda, to jest inna liga. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jest, więc jak okay, coś... Jest. Tutaj mamy Tero, to zamontować gimbala dowolnego. Preferowane są gimbale na przykład Movi, M5 do M15. Możemy zamontować dowolną kamerę od bezlusterkowców do... jakiej wagi? Do 4 kg, 5 tak naprawdę w zależności od tego, jaki gimbal wybierzemy. Prawie żadnego oporu, rewelacyjnie płynnie to chodzi. Tak. Przede wszystkim ważne jest to, że jakby system, który absorbuje drgania tych linek plus gimbal daje idealnie płynne ujęcia, niespotykaną żabią perspektywę, czyli są tak naprawdę... Moją ukochaną, bo zawsze z perspektywy żabrowy. No, tak, także jest coś zupełnie nowego, jest to produkt amerykański, także też jest to jakby godne zaufania. Jest to już do nabycia na przykład pożyczenia u nas w firmie od 1000 zł w dzień. A, one tam rzeczy? No to posiadamy na przykład gimbale Freefly, M5, M15. W zależności do jakich kamer potrzebujemy, to są też jest sterowanie Movi Control. W ofercie mamy również supporty, coś takiego co leży tam na dole, do tego, żeby gdzieś dźwigać całego sprzętu, tylko żeby sobie wspomagać się kamizelką. Także bardzo szeroki wybór. Mamy również drony Alta. Tutaj mam akurat zupełnie nowy produkt Remzi, stabilizator do DSLR-ów, do bezlusterkowców. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo lekki, 900 gram tylko, także to też jest niespodziewane. Kompozyt? Tak. Słychać po dźwięku. Także zapraszamy. I jeszcze tam został na końcu też, tak? No to jest właśnie gimbal. Tutaj mamy gimbala Freefly Systems, to jest Movi M10. Akurat zamontowana jest lustrzanka 5 D Mark III z obiektywem XIM 24 mm. Podgląd do tego jest. Na monitorze? No to jest teraz już wyłączone, więc tam podglądu teraz w tym momencie nie ma. Zwróci pan orientacyjne ceny end usera? End user w tym przypadku to jest 35 tysięcy, w tym przypadku to jest 13 tysięcy, w tamtym przypadku to jest 20 tysięcy, w tym przypadku to jest 7 tysięcy, także mamy tak naprawdę w ofercie wszystko, czego może klient oczekiwać sobie.